Dzień dobry, witamy w kolejnym programie Klasówka drugiej B. Są ze mną, jak zwykle, uczniowie klasy drugiej BS. Dziś podzielą się oni z nami wrażeniami po zajęciach żeglarskich, które odbywają się w ramach programu edukacji morskiej w Gdańsku. Przypomnę, że celem tego programu jest promocja sportu oraz przybliżenie i popularyzacja tradycji morskiej oraz historii i dziedzictwa naszego miasta. Moi drodzy, jak wrażenia po dzisiejszych zajęciach? Było super. Super. Bardzo ekstrawało. Zmęczeni czy nie? Nie. Zmęczeni. Czyli część zmęczona, część nie, o troszeczkę. No to może powiemy naszym słuchaczom, na czym polegają takie zajęcia. Być może dzięki nam inne szkoły wybiorą się na nie i będą czuć się tak fantastycznie jak wy teraz. No to co się wydarzyło na tych zajęciach? Od czego zaczęły się, Borys? Od obsługiwania łódki do siebie, od siebie. Były też szoty. I jak się ciągnęło, to żagiel mógł sterować w prawo, lewo. Co jeszcze? A od czego powinno się w ogóle zacząć takie zajęcia i panowie od tego zaczęli dzisiaj? Od czego zaczęliśmy? Kapoki. No właśnie, przede wszystkim najważniejsze w takich zajęciach jest bezpieczeństwo, dlatego zajęcia zaczęliście od włożenia kapoków. A co to są te kapoki? Takie, żeby nie zatonąć, jak się wyleci z łódki. Taki bez rękawiczek. Tak, czyli taka kamizelka ratunkowa, która zabezpiecza nas w razie wypadnięcia za burtę. Za burtę. A czy ktoś wypadnie się za burtę? Nie! Na szczęście nikt za burtę dziś nie wypadł, bo woda była ciepła czy zimna? Zimna! Dla mnie troszeczkę cieplejsza. O, czy mamy jakiegoś morsa? No dobra. Czyli zapoznaliście się z zasadami bezpieczeństwa, ubraliście kapoki. Tu już Borys nas wprowadził trochę w tajniki obsługiwania się taką łódką. A może opowiemy naszym słuchaczom, jak jest zbudowana taka łódka? A może jeszcze, co powinno być pierwsze, co to była za łódka? Optymizm! Czyli ona była taka optymistycznie nastawiona? Nie! To nie była optymistyczna łódka? Z dobrym nastawieniem? Nie, tak się łódka nazywa. Po prostu jest tak, łódka takiej klasy, optymist. No dobra, co powiecie o wyglądzie takiej łódki? Ma dziób i burtę prawą i lewą. A tył ma? Tak. A jak się nazywa ten tył w łódce? Rufa. Rufa, no dobra, czyli mamy już wszystkie strony łódki. Co jeszcze ma taka łódka? Ster i miecz. Ster i miecz. A gdzie ten miecz wkładamy? I czerwek. No, na środek, w takiej dziurce. A jak się nazywa ta dziurka, pamiętacie? Skrzynka na miecz. Jest to skrzynka mieczowa. I jest czerpak. A do czego ten czerpak? Do wylewania wody, jak się łódka przewróci. Jak się łódka przewróci i się woda nabierze, to tym czerpakiem można wylać wodę. A, no bo pewnie nie wszyscy wiedzą, którzy nas słuchają, ale optymist jest łódką sportową, która może się przewrócić. Ale można sobie z tym bardzo łatwo poradzić. Jak właśnie? Przewrócić łódkę. Czy co, odwracamy łódkę z powrotem i co robimy? Wylewamy wodę, korzystając właśnie z czerpaka, o którym przed chwilą powiedzieliście. Co jeszcze ma taka łódka? Pagaj. A po co ten pagaj? Co to jest ten pagaj? Żeby ja ten pagajowy. Jak na przykład nie będzie wiatru, żeby wiosłować ten pagajowy. Jak na przykład nie będzie wiatru, to można pagajować. Czyli nie jesteśmy narażeni na pozostanie na środku rzeki, jeziora czy morza, prawda? Bo mamy środek transportu, którym możemy wrócić. Co jeszcze ma taka łódka? Bo mam już omówione wszystkie burty, przód, tył, skrzynki, ster. Co jeszcze? A może o tym sterze co nieco? Bo ster też ma swoje elementy. Płetwa sterowa. Co jeszcze? Przedłużka. I ta środkowa część? Rufa. Nie. No zobaczymy, kto pamięta. Rumpel? Rumpel. Tak, to jest rumpel. Tak trochę kojarzy mi się z jakimś krasnalem, nie wiem dlaczego. Imię krasnala, rumpel. Co jeszcze jest? Czy mamy ster, mamy skrzynkę mieczową, ale po co ten miecz do walki? Nie! Żeby łódka trzymała się. Żeby utrzymała się. A nie, żeby od razu spłynęła w dół.
Miecz trochę tak balansuje, tak? Tak, i też pomaga nam, że wiatr nie zwieje was gdzieś w krzaki. Prawda? Że pozwala halsować i płynąć pod wiatr. Bo halsowanie, no to tutaj dla was już wtajemniczonych, to właśnie jest pływanie pod wiatr. Co jeszcze w skład budowy takiej łódki wchodzi? Szoty. Co to są te szoty? Lina, która pozwala kierować żagiel, no właśnie. Zapomnieliśmy o najważniejszym elemencie. O żaglu. O żaglu. A co jeszcze powiecie? Czy ten żagiel tak sam się trzyma? Przywiązujemy go i płyniemy? Czy on jest jakoś umocowany konkretnie? Obejma. O, jest obejma. A obejma jest po co? Żeby przytrzymać. Żagiel nie. Żeby. Czyli to są takie kajdanki dla czego? Dla masztu. Dokładnie. Masztu, na którym rozpiera się właśnie żagiel. Czyli mamy maszt, a jeszcze ten maszt ma takie elementy, które często lubią robić właśnie bum. Bum. Najlepiej w czoło, prawda? Tak. No. Moja siostra powiedziała, że to się nazywa dlatego, bo po angielsku to jest bam. Że tak bam. I ktoś miał dzisiaj bam? Nie. Nikt nie dostał bum w czoło? Nie. A, no to tylko was pochwalić, to znaczy, że stosowaliście się do wszystkich zaleceń i nikt nie oberwał w głowę. A co jeszcze ćwiczyliście? Bo ja was podglądałam. Jak już poznaliście budowę łódki o optymista, to co robiliście jeszcze? Borys już co nieco powiedział na początku. Węzło ćwiczyliście. A jeszcze przed węzłami. Ustępki. Jeszcze przed węzłami. No. Robiliśmy robiliśmy balans, zwroty ćwiczyliśmy. Tak, czyli ćwiczyliście zwroty, ćwiczyliście jak przesiąść się, prawda, z jednej burty na drugą. I o czym trzeba pamiętać przy takim przesiadaniu się? Żeby patrzeć się cały czas, gdzie się płynie. Cały czas patrzymy w stronę, w którą płyniemy, prawda? Ręce pracują z tyłu, prawda, czyli trzeba mieć niezłą koordynację, żeby to wszystko ogarnąć, bo tu i szoty, i przedłużka, i jeszcze gdzieś się przesiadać. I uważać na żagiel. I jeszcze uważać na bum. Bom. Żeby nie dostać bomem. Borys, co byś chciał dorzucić? I nie można jeszcze puszczać steru, ani szotu. A, no najważniejsze, bo jak puścimy ster, to co się stanie? Łódka będzie wariować. Będzie wariować. I możemy gdzieś odpłynąć, nie wiadomo gdzie. To byłaby najlepsza opcja, no bo mogło być tak, żebyśmy nie sterowali, a byłby bardzo mocny wiatr, no mogła łódka by się po prostu przewrócić, bo uderzyłaby siła wiatru w żagiel i położyła naszego optymista. I wtedy byłaby przymusowa kąpiel. A co jeszcze robi się na krawędzi, na burcie? Co robiliście, że niektórzy się trochę bali? Balansować. Kiedy balansujemy? Jest duży wiatr czy mały wiatr? Duży wiatr. Kiedy musimy walczyć z żaglem, no to wtedy siadamy na krawędzi i... Przechylamy. A o czym musimy pamiętać w tym przechyle? Żeby nie do wody. Żeby nie spać. To co musimy zrobić, żeby nie spać? Jaki jest trik? Włożyć stopy w pasy. Pięknie. Zapamiętaliście wszystkie elementy. To co było dalej na tych zajęciach? Pływaliśmy na optymistach. Czyli już były zajęcia już praktyczne. Od czego zaczęliście? Od wodowania optymisty. Od wodowania, prawda? No bo tak w każdym sporcie ważne jest też przygotowanie sprzętu wszelkiego rodzaju, więc w tym przypadku tu już pięknej nazwy użyła Wiki, wodowaliście swoje optymisty. Co to jest to wodowanie? Chlapanie wodą? Nie! Łódkę na wózku się najpierw przewozi się, a potem się ją do wody zrzuca, żeby można było wozić ster i miecz. Dobra, czyli mamy już przygotowane łódki, są już w wodzie. I co dalej? Wkładamy ster i miecz. Wkładamy ster i miecz. Gdzie wkładamy ten miecz, przypomnijcie? Do skrzynki mieczowej. Ster też zapinacie w specjalnych miejscach. I potem możemy zacząć już podróż. I co robiliście w czasie tych zajęć praktycznych? Motorówka nas holowała. No, też motorówka. Właśnie niektórzy też byli na motorówce i
Wszyscy wtedy byli podwiązani do motorówki, bo na głęboką wodę. Tak, czyli byliście czyli łódki wszystkie były zabezpieczone, że nikt nie mógł sobie odpłynąć, gdzie chciał, ale waszym zadaniem co było? Może płynąć za motorówką. Tak, czyli musieliście obserwować, dokąd płynie motorówka i w ten sam sposób operować czym? Łódką. No to może już tak podsumujemy sobie te zajęcia, no bo nie będziemy też wszystkiego zdradzać. Czy polecacie te zajęcia? Bardzo! No to właśnie, dlaczego warto przyjść na te zajęcia? Może ktoś usłyszy i przyjdzie. Jak byście zachęcili inne dzieci? Jest super zabawa, bo można się wszystkiego dowiedzieć, na przykład jakby się chciało zostać żeglarzem albo... kajakarzem. Tak, i na przykład wtedy tam może dużo się dowiedzieć, bo... Ja się dużo dowiedziałam z tego. No ja też właśnie słyszę, że wy bardzo dużo się dowiedzieliście. Wy też macie tutaj zajęcia z żeglarstwa w ramach zajęć sportowych u nas. Ale myślę, że też co nieco nowych wiadomości również się pojawiło. Tak czy nie? Tak. I teraz będziecie mogli już zabłysnąć przed trenerami swoimi wiedzą z dzisiejszych zajęć. Mam nadzieję, że ona w głowach zostanie. Tak. A czy może coś wydarzyło się dzisiaj podczas dzisiejszych zajęć? Coś zabawnego, coś nadzwyczajnego. Tak, właśnie dzisiaj byliśmy na motorówce, to pan nam pozwolił sterować motorówką. Kierowaliśmy normalnie. Naprawdę, ale ekstra. Pan czasami robił takie zwroty, że potem prawie się łódka przewróciła. Ja prawie się przewróciłam na optymistę, bo... sterował, no to wtedy ja tak się wywaliłam i wzięłam całą rękę. A ja z Marcelią i Kornelią prawie wpadłyśmy do wody, bo ta czarna lina tak wyskoczyła i wtedy tak się przechyliłam. Przechyliłeś? No, to czarna lina stoi, tak ciężko coś czasem sterować, bo ona taka jest napięta. U mnie łódka się przechyliła i na dodatek jeszcze skręcaliśmy w tą samą stronę. I już trochę wody nam wleciało, ale mało na szczęście. A widzicie, i to było w kontrolowanej sytuacji, bo byliście podczepieni, a jak zostaniecie kiedyś sami w optymiście, tylko z żaglami, wiatrem i wodą dookoła, i będziecie musieli radzić sobie sami. Proszę pani, moja siostra już ma takie regaty. I ona sama musi żagiel opanować i ster i musi zygzakiem pływać im. Na przykład ma takie wyścigi łódek. Właśnie na regatach są też w takich wyścigach łódek. Są właśnie wyznaczone tory, po których trzeba płynąć. Czyli trzeba też konkretne punkty odwiedzić. I od żeglarza, sternika zależy, jak do tego punktu dopłynie, w jaki sposób, dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy. No to co? To wydaje mi się, że jesteście zadowoleni z dzisiejszych zajęć, to prawda? Tak! Polecamy zajęcia z edukacji morskiej? Tak! A, Michał już chciał zaprosić. No dobra, no i jak zwykle zapraszamy wszystkich na kolejny program klasówki drugiej B! Do widzenia! Do widzenia!